się nie uda tego projektu dzisiaj przyjąć, to my, mam nadzieję, demokratyczne ugrupowania, Zieloni, Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, taki projekt przyjmiemy od razu, priorytetowo, zaraz po wyborach. To Pani poseł, tyle można Państwu obiecać. Unia nam tych pieniędzy nie da, bo nie chcemy je świerszczy. No to jest, no niestety, niestety to jest prawda, że nie chcą dać Polsce pieniędzy, niezależnie od tego, jaki pretekst wymyślą. Panie przewodniczący, takimi tekstami obraża pan naszą inteligencję. Bardzo proszę, poprawka numer 3, stanowisko rządu. Ja jeszcze do poprawki numer 3, zanim rząd, panie przewodniczący. Negatywne stanowisko rządu. Panie przewodniczący, do tej poprawki. Ja tylko ostatni głos do na jedną poprawki. Rzecz tylko chcę zwrócić uwagę, bo prawda jest taka, że pan przewodniczący tutaj próbuje wytłumaczyć coś, co jest niewytłumaczalne, bo nie wiadomo na podstawie czego w ogóle pojawiło się te 700 metrów, a nie 750 albo 800. Na podstawie poprawki, jaką zgłosiłem. No właśnie, no ale... Nie...